Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, witam w kolejnym odcinku z Grunge w Auto Online. Już patrząc na strój, bardzo dobrze wiecie, co teraz będzie w tym odcinku, a poza tym mówiłem w poprzednim, że jeszcze do tego challenge'a wrócimy, czyli challenge od Kuby Rozpruwacza zza oceanu, polegający na tym, że mam nożem zabić 15 lub 20 prostytutek i mam to uczynić w 15 minut. Ale już tak mam nadzieję, że mimo tego, że te odcinki zostały jeszcze opublikowane, że Kuba się zgodzi, żeby ten timer wystartował dopiero w momencie, kiedy znajdę pierwszą swoją ofiarę. Ale dobra, sułtan w garażu na szczęście jest, ale poruszajmy się ocelotem. Muszę znaleźć z powrotem to miejsce, gdzie poprzednio byliśmy w odcinku, bo tam na pewno wieczorem pojawi się jakaś pani. Dwie albo nawet trzy, no ale kurczę blade, 7:25. Zaraz wybije dopiero na iFrucie. Więc do wieczora troszeczkę czasu, a na serwerze nikogo oprócz mnie. O dziwo. No dobra, no ale to było gdzieś tutaj i w lewo, a zresztą wiecie co, i tak skoro musimy poczekać troszeczkę, aż nastanie zmrok, to może pogadajmy z Pegasusem. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. We haven't heard from you for a while. We are still the number one source of luxury and specialty transportation needs in Los Angeles. No i właśnie sobie odpowiedziałaś na pytanie, dlaczego nie miałaś ze mną kontaktu. Nie mam pieniędzy na wasze luksusowe dobra. Ej, ale moment. Gdzieś tu już może. Nie, ale dobra, ale skoro naprawdę będę musiał czekać do wieczoru i szukać tego miejsca, które tak właściwie nie wiem dokładnie gdzie jest, to poratujesz teraz małym teleportem. Może już pora dnia ulegnie zmianie. Au! Dlatego chciałem sobie grzecznie poczekać. W moim nowym samochodzie widzieliście, co się stało. Nie, serio, chyba będę musiał wystartować już wcześniej z tym challenge'em i po prostu na cel wziąć każdą napotkaną kobietę. Bo nie ma 100% pewności. Że mimo tego, że mrok zaraz już powinien zapaść, powiedzmy ile minęło czasu. Ja no minęły dokładnie 2 godziny tylko jeszcze. Nie! Tak to jest, jak coś się klika, nie wychodząc z telefonu. Co tak właściwie włączyłem teraz? Misja od Lestera, tak? Tak, jakaś przysługa. Podobnież. Chyba tyle zdążyłem wyczytać tylko z tego SMS-a. Sprawa większej wagi. Nie, Lester, niestety nie teraz, może następnym razem. Co ty na to? Dobra, ale tymczasem trzeba zaopatrzyć się w nóż. Kobiety już krzyczą! O, jakby wiedziały. Nie, no ale nie takie. Chociaż delikatne prawdopodobieństwo, że pani pracuje w zawodzie, tylko aktualnie ma wolne, bo jeszcze świeci słońce. No, a tamte dwie przy rogu... No, nie wiem, ale... No co, no startujemy z tym challenge'em, czy jak? Ja teraz poważnie się zastanawiam, czy mogę sobie pozwolić na coś takiego, bo no nie, no dobra, to nie są prostytutki. Pewnie. No może, nie, no na pewno, no na pewno nie, no na pewno nie. No chyba, że takie tanie, o, no dobra. No jeszcze troszeczkę nawet dobrze wychowana, pożegnała się, ale nie witając się wcześniej. O kurde, dobra, jedna zniknęła już. A nie, poszła sobie. Zostajesz sama na rogu budynku, obok facet z nożem. No dobra. Trzeba było sprawdzić ostrze noża. No dobra, skoro nie będę miał takiego fajnego samochodu, jak jakim był Pagazzi Infernus bodajże, to zwijmy sobie to. No i jeszcze do zapadnięcia z mroku. Pobawimy się z policjantami delikatnie. Ej, ale często tutaj pociąg przejeżdża. Przed chwilą mnie zdążył o co mało prawie rozwalić. A teraz już następny. A ja myślałem, że to jeden ten sam kursuje cały czas dookoła. Los Santos. Najwidoczniej nie. Ale dobra, dzielnia jest taka, gdzie mogę się spodziewać pani na narożnikach stojących. Oj, co to za radio? Ej, ciekawy kawałek, ale niestety. Wiecie, co muszę włączyć. Nie, i teraz naprawdę już przeteleportujemy się aż do samej nocy. Ej, dobra, a co by w sumie na małe, delikatne zwiedzanie przed zmrokiem? To jest bardzo osobliwa budowla.
którą wcześniej musiałem pominąć, bo nie wiedziałem, że to coś takiego istnieje. Co to jest, Małpi Gaj? Tutaj, ej, w sumie koło murzyńskiej dzielnicy. Oj, 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 jaki dowcip rasistowski się teraz rzucił. Oj, oj, oj. Nie, ale w sumie co, chyba autentycznie Małpi Gaj, poza tym tutaj nic więcej nie ma. Dobra, przeskoczmy na drugą stronę płotu. No tego drugiego też fajnie by było. No, super. Ale jak widzicie, nie kłamałem. To wygląda na jakiś delikatny slums. Nie, ale okej, samochód zostawiłem z tamtej strony, trudno. Więc dobra, no to już koniec tego zwiedzania. Widzimy się naprawdę po zmroku, no bo kurde. Która jest godzina? 11:44. No tak za plus minus 8 godzin, może 9. Wtedy chyba takie panie już będą miały swój prime time. Szczyt godzin pracy. Największy ruch w interesie. Dobra. No chyba, że w międzyczasie urządzimy sobie małe przedbiegi. W waniliowym jednorożcu. Come on in. Have fun. Well. Bat w sumie. Ale w sumie nie będę jednak się dobrze bawił, bo nie mogę wyciągnąć broni. Mhm. Coś nie będę się bawił pod kątem, dobrze pod kątem challenge'a, ale zawsze pozostają jakieś inne sposoby. Okej, którą mamy godzinę? No już niedługo pozostało. Dobra, oddajmy się relaksowi. Aż do wieczora. Ej, a jednak się da, nie wytrzymałem. Ej, nie wytrzymałem. Dobra, więc teraz mam okazję. Czas start. Ej, no kurde. No trzy mi tu uciekają, dobra. Ale ją dojechał sprintem. Jedna, oj. Siedem, ale tylko jedna? Jeszcze nie ma zmroku, jeszcze troszkę brakuje. Dosłownie troszeczkę. A jedna dopiero ofiara. Jeszcze pozostaje całe 14. No już 13. No nie wiem, precyzyjne pchnięcia sztyletem. Dobra, ale nie wiem w dalszym ciągu, czy te panie to na pewno prostytutki. No są ubrane jak prostytutki. Ale też równie dobrze jak tancerki erotyczne, a ich podobno mieliśmy nie zaliczać. A, no dobra, jeszcze jedną. Okej, okay, wracamy się do waniliowego jednorożca. Może się zrespawnowały. Ale jeszcze wcześniej będę miał do czynienia z policją. I w sumie nie ma się co dziwić, bo pewnie oni korzystają nagminnie z ich usług. Więc zabiję im może ulubienicę nawet. Najlepsze nogi w mieście na przykład. Okej, dobra, ale schowajmy się jeszcze tutaj. Jack the Ripper nie dał się nigdy złapać przecież. Policjantom. Dobra. Tak, nie, spoko. Chyba powinno być dobrze, źle. Dobra, jednak nie. No ale dobra, no powiedziałem, że nie dał się złapać, ale ktoś go pewnie kiedyś widział. Trzeba będzie co najwyżej świadków uciszyć, ale o kurde. Nie, chyba wiecie co, chyba jednak poczekamy do wieczora, bo coś nie chce mi się wierzyć, że w środku będę mógł sobie znowu pozwolić na takie rzeczy, jak teraz sobie pozwalałem, czyli na przykład zabić ochroniarza. No dobra, to akurat mogę się okazuje, ale później wbić z tym nożem tutaj i liczyć, że będą jakieś tancerki. O kurczę, są. Dobra, to nie jesteś tancerką. Ej, nie, jednak nie mogę broni włączyć. Dlaczego? Shit. A tu jest pani. Kolejny mój cel. Czyli co, policjanci mogą tutaj wejść i mnie zastrzelić, a ja nie mogę nic zrobić? Nawet pięści. No patrzcie, podejdę tak blisko, jak to jest możliwe. O, jednak mogę. Nóż. Ej, nie, stop. Dobra, nóż, bo uciekają. No, policjanta też się udało, ale nie, padłem. Nie, spróbujemy jeszcze raz po zmroku. No, słońce już powoli zachodzi. Od czas mordu się zbliża. O kurczę, ale się wzniosłem. Ja pierniczę. Ej, dobra, bo zaraz mrok mi minie. Ej, ale moment, tak przy okazji w sumie stop, moment. Czy ja tam w dole? Nie widziałem jakiejś prostytutki. Ej, no lecimy za nią. Nie, no dobra. Zaraz trzeba będzie włączyć spadochron, ale... Najpierw... Nie, no naprawdę kozacko wygląda. Tak spadając w cylindrze, który mu nie spada z głowy. Ej, ale moment, właśnie. Zaraz się zbliżymy niebezpiecznie do ziemi, więc może już tak... Hop. No nie, no zupełnie ten spadochron nie pasuje do Kuby rozpruwacza, no ani trochę. Ale dobra, chyba dobry rewir. Ej, moment. Czy tam gdzieś będzie ta ulica, gdzie zazwyczaj stoją? Nie, dobra, już mogę w sumie wypatrywać ich.
No tutaj na rogu nie ma żadnej. No ale to są chyba najbliższe okolice klubu ze striptizem. Jakaś zaraz musi się pojawić na horyzoncie, ale właśnie. Fajnie było mieć swój samochód. Na przykład o taki może być. Oj! No i teraz mam kolejny powód, żeby go zwinąć przynajmniej. Ej! Koleś! Nie musisz mi dawać już więcej powodów, już jest... Miej tą pewność, że ukradnę twój samochód. Ocelot Jackal. Dobra, to jeszcze przed zmrokiem muszę zgubić policję. O kurde, nie, dobrze, 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 jeszcze mam delikatny zapas czasu, choć tak naprawdę... No, już jest 21 prawie. Na zegarku. Nie, dobra, ale teraz mądrze. Przy okazji mogę też wypatrywać od razu jakiś prostytutek, dobra. Okej, okay, i to w sumie są takie rewiry. No są latarnie, to są ich rewiry w sumie. A, dobra, 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 ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Najpierw trzeba unikać spotkań z policjantami. Ale możesz patrzeć uważniej na chodniczki. Czy jakaś pani akurat sobie miejsca nie wypatrzyła akurat pod tą latarnią tej konkretnej nocy. Dobra, ale nie, chyba pustki póki co, niedobrze. Bo już naprawdę zaczęło robić się ciemno, panie już przy takiej porze dnia już wychodziły. Zazwyczaj do roboty. Okej, policja po tamtej stronie, nie, dobra, tam naprzeciwko to nie, skręcimy tu. Aha, dobra, ale zaraz dwie gwiazdeczki znikną, czyż nie? Ej no. No co ja takiego zrobiłem, ukradłem tylko samochód, ej. No właśnie. O! Mam co dostać. Nie, nie wydaje mi się, żeby to były one. Kurczę, no żebym znowu teraz nie szukał ich jak igły w stogu ściana. Albo jak prostytutki pod latarnią w mieście pełnym latarni. Też w sumie, ale nie, no ta? No nie, chyba nie, no raczej na pewno nie, no co jest z wami? Przecież to jest miasto grzechu, tutaj powinno być pełno prostytutek, no przecież już w GTA 3 można było oddać się cielesnym uciechom w samochodzie. A tutaj co? Nie ma takiej możliwości. Tylko tańce, hulańce, swawola, no touching. Słabo, nie sądzicie? No dobra, gdzieś tutaj, no nie, chyba nie, no serce na pewno nie będą stały, ale... No tutaj już może, choć chyba wydaje mi się, że wyjechałem z dobrej okolicy, gdzie one powinny stać. No dobrze, spokojnie, jedziemy dalej. Nie mamy się już co przejmować policją, bo już oni nas je ścigają. Teraz pozostaje tylko patrzeć na boki i bacznie się rozglądać. Nie, to jest co, jakaś zbyt boczna. O, ta czerwona sukienka. Nie, prostytutki nie gadają przez telefon w trakcie zmiany. Jeżeli można to nazwać pracą w trybie zmianowym oczywiście. Nie, nie będę zmieniał samochodu, wystarczy mi ten. Poza tym nie chcę ryzykować kolejnego pościgu. Bo już czas naprawdę, kurczę, jest najwyższy, żeby jakieś panie się pojawiły. Kurczę, no może faktycznie nie w okolicach domków jednorodzinnych, choć w sumie moment. No stoi pod latarnią. Jest chyba należycie ubrana, dobra, sprawdźmy czy wsiądzie. O, ho, 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 ho. O, jest pierwsza autentyczna ofiara Kuby Rozpruwacza, Jacka the Rippera. No dobra, ale muszę przypomnieć też, że Jack the Ripper nie był też raperem, co znaczy nie gwałcił swoich ofiar. Tylko zabijał. Więc w sumie może to były zbyt wczesne czasy, żeby później zbadać materiał genetyczny pozostawiony w takiej oto pani. Nie, dobra, zresztą nie. Nie zagłębiajmy się zbyt bardzo w ten temat. Nie, okej, to była dobra okolica, więc zacznijmy już nawet. Lubisz, jak ludzie na ciebie patrzą. To wiesz, będą. Dobra, number one! Przecięta prosto przez plecy. Dobra, szukamy następnej. Czas start. No już wystartował w sumie parę sekund temu. O, jest i następna. Skradanie się urosło. Dobra, dziabne. Aha, nożem w kark, nie? Ja chciałem inaczej, czymś innym. Nie, dobra, nieważne. Numer 2. Jeszcze 13. Ale dobra, chyba się naprawdę bardzo często respawnują pod tą latarnią. Więc przeskoczmy tutaj, aby miała policja przyjechać, ale chyba nie przyjadą. I może zdążę jeszcze trzecią zabić. Nie, coś mi się wydaje, że póki tam leżą zwłoki, tak długo się nie pojawi następna, więc...
Mimo tej jednej gwiazdki schowajmy się chociaż na tyle, żeby mnie teraz nie wypatrzyli. Cholera, cylinder mnie zdradza, skradaj się. O-o. Dobra, wysiadają. Pytanie, czy widzą ten wystający cylinder. Nie, lecą zobaczyć, która to z kobiet skończyła swój żywot. Ej, już widzę tam następną. No kurde! No mógłbym, no jeszcze będą ją ratować, to może będą dwie. A jeszcze 13 przede mną. Czyli tamta jedna plus 12. Oj, czemu uciekła? Kobietko, wracaj w swoje rewiry. No a policjanci już by mogli się uspokoić, no. Dwie martwe prostytutki w przeciągu 5 minut to naprawdę nie jest nic dziwnego chyba, nie? Ale dobra, już jest spokój. Względny, no ale muszę poczekać, aż oni odjadą, no bo przecież to była totalna głupota. No, Kuba rozprywacz by się tak nie zachował, na pewno. Ale, dobrze widzę. Sanitariusze albo prostytutka, jedno z dwóch. Kurczę, no tam to cały czas leży, no. Cholera, muszę znaleźć inną latarnię, ale najgłupsze jest to, że nawet nie mogę teraz zwinąć żadnego z samochodu. No dobra, skoro stała pod tą, to będzie stała i pod następną. Gdzieś za rogiem. Dobra, tam przecież naprawdę mogliby odjechać, bo mi troszeczkę psują plan. A nie wiem, ile już czasu minęło. Nie wiem, uznajmy, że plus minus 2-3 minuty? No dobra, niech tak będzie. No to pozostaje jeszcze 10. O, okej, dobra. Policjantów nie ma, więc... Daj! Ale skradałem się, więc może nie zauważy. No ale numer 13, number 13. Odhaczony. Dobra, kółko wokół bloków, może po drugiej stronie. Też szali się jakaś moja ofiara? Nie? Ej, moment. Kolejni sanitariusze będą ją ratować, tak? Będą próbować? No nie, tej dwóch, no to może klienci ewentualnie, na pewno nie prostytutki. Dobra, policja już tam jest, ale nikt się do mnie nie zasadził, bo nikt nie widział, że to ja byłem zabójcą. I tak powinno być od samego początku. Więc wszystko na pełnej skrance. Ej, to nie jest przodkiem moje auto. Dobra, nieważne, może być. Na ten moment. Ej, nie, ale chyba autentycznie to było to. Aha, czyli grając w pojedynkę na serwerze, bo to mi się wydaje, że jestem sam. Tak jest, okej. W dalszym ciągu... Znaczy nie, zmienia się troszeczkę mechanika pojawiania samochodów. Nie mają już takiej tendencji do znikania. Po prostu. Ej, dobra, bo się robi... Jaka godzina już? Która godzina jest tak właściwie? No już troszeczkę po północy, więc niedługo się zacznie robić jasno, więc no... jest i następna. To będzie już numer... O kurczę, nie odznaczyłem sobie na liście, więc mogę się teraz mylić, ale... możliwe, że będziesz moją czwartą ofiarą? Dobra, skradajmy się. Nie patrz na mnie, kiedy cię będę zabijał. Bardzo mnie to peszy. Dobra, po niej. Samochód i oddajcie im z miejsca zdarzenia. Na tyle, żeby pojawiła się następna. Ale nie, dobra, uznajmy, że to była czwarta. Sobie zrobię cztery kreseczki odznaczone. Momencik, raz, dwa, trzy, cztery. Okej, no ale jeszcze 10. A czasu niewiele. 10 minut jeszcze. Przede mną. Dobra, kółeczko. Znowu. No nie, no nie chcę teraz ryzykować szukania innej miejscówki, choć w sumie pod inną latarnią mogą być na przykład dwie. No ale już drugiej na pewno po cichu nie załatwię, zabijając pierwszą. Okej, dobra, pojawiłaś się znowu. To jest najbardziej śmiercionośna latarnia w całym Los Santos, więc nie wiem, no... słyszałem, że prostytutki między sobą no, wymieniają się plotkami, po prostu informacjami. Uważaj na tego klienta, uważaj na to miejsce, bo przyjeżdża taki koleś, który ma spocone giry i strasznie wali. Znaczy, walą mu stopy, o to mi chodziło. I tak dalej, i tak dalej. Ej, stoją dwie. Dobra. Ale to pewnie wymieniłeś też informacjami. To może do tego stoją właśnie w dwójkę. Bo wiedzą, że pod tą latarnią zginęło już wiele kobiet. Ej, dobra. Są trzy. Będzie moja piąta ofiara. Szósta i... też piąta. Szósta i siódma, dokładnie. Dobra. To po cichu. Tej się nie dało, ale już na pewno sprincie będę musiał ją dorwać, niestety. Bam. Ta już też wie. Ale to było brutalne. Nie, dobra, samochód, ucieczka, bo muszę tutaj wrócić. I to wrócić szybko. Który to jest mój ten, dobra. Nie zdążą się chyba tutaj pojawić policjanci. Zawsze podjeżdżają z... Ej, podjeżdżają z tej strony, gdzie akurat jadę. Oh, shit, nie, dobra. W tą. Ale już mam dwie gwiazdki, nie tylko jedną.
Może być ciężko z ucieczką, ale dobra. Tutaj przy mostach będę miał dużo miejsc, gdzie będę mógł się ewentualnie przyczaić. A czas biegnie, 8 minut, jeżeli dobrze szacunkuję w ogóle czas. No bo z tym mogą być też problemy. Ej, dziwek? Czyżby? Nie, na pewno nie, ale właśnie, moment. Ale żebym się też nie zgubił. Dobra, to jedźmy cały czas prosto. Później po prostu odwrót o 180 stopni. I wrócimy do miejsca, skąd przyjechaliśmy. Ale są też latarnie, więc może tutaj jeszcze jakąś wypatrzę. Ej, dobra, ale policjanci są tak daleko, że mogę już zacząć zawracać, żeby nie tracić ani sekundy. O kurczę, moment. Teraz były 3, czyli raz, dwa, trzy. Pozostaje jeszcze 8, tak? Kurczę, no szkoda, że już mogłem się pomylić, nie? O, cholera. Zniknął? Zanim skręcą do mnie. Oh shit. Dobra, jest! Dobra, świetnie. To grubo przed ciebie teraz. Nie uderzałem żadnych policjantów. Też nie niszcząc samochodu. Byłoby miło. Jack the Ripper się śpieszy. Bardzo. Kolejne ofiary czekają. No dobra, jesteśmy... O! I dwie. Okej, okay, może się uda po cichu. Uwaga. Znowu. Skradamy się niczym w szczękach. Dyn, 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 dyn. Dobra, ale nikt mnie nie ściga, więc Sotara... Aj, ta już chyba widziała coś. Ta już chyba coś widziała. Chyba widziała, ale dobra, moment. Nie jest jeszcze na tyle świadoma. Aj, już ucieka. Dobra. Next victim goes to the ground. Nie no, w sumie to the paywalk. Znaczy no, wylądowała na chodniku. Ej, dobra, o, sorry, ścigają, więc oddalmy się. Ale znowu jedna gwiazdeczka. Ej, to jest może nawet do wykonania. Jeszcze w tym przedziale czasowym, bo zostaje mi tylko 6. Według moich obliczeń. Do zabicia. Okej, okay, dobra, tutaj powiedzmy, bym się wspiął na ten murek, przeskoczył, wszedł na schodki. No ale to znaczy, ej, no teraz już na pewno wiedzą, że to jest seryjny morderca. Wpisał się w modus operandi wszystkich poprzednich, ewentualnych sprawców, to musi być on. Albo ma naśladowcę. No, a to też czasami jest autentyczny fakt, że zabójcy, nawet ci jeszcze działający, w trakcie swojej działalności nabywają na tyle psychicznie słabych, a zresztą psychicznie pokręconych, można by nawet powiedzieć, ludzi, że ulegają wpływom, że te zabójstwa naprawdę mają sens. I może warto spróbować, albo nawet powtórzyć, powielić schemat. Ej, kurczę, tam są prostytutki, a ja nie mogę tutaj przejść na drugą stronę? Cholera, może być za wysoko. Nie, na szczęście nie, ale chyba wejdę wprost pod policjantów. O, nie, w żadnym wypadku, taka głupota. Kiedy challenge autentycznie może się udać. Dobra, I'm ready. Dobra, skradajmy się. Ej, nie, no co, czemu? No co, aha, przez te syreny zapewne. No dobra, trudno, nie mam czasu, niech pani wybaczy. Forgive me. Tatuś mnie bił, a mama mnie przytulała. No, albo jeszcze gorzej, mama była prostytutką. Nie, to też zbyt głęboko się zagłębiamy w psychikę. Ej, dobra, tam jest następna. I jeszcze następne. Ale też policjant. Cholera, dobra, nie, teraz... Wszystko przede mną. Raz kozie śmierć. Znaczy, raz prostytutce śmierć, raczej bardziej. Nie, nie tak, nie tak. Kurczę, stop, ona jeszcze zipie, ona jeszcze zipie. No nożem. Dobra, powiedzmy, że tej nie zaliczamy. Ale dwie zabiłem, dobra, w momencie. Ale zabiłem też policjanta, będzie teraz krucho. Ej, ta dalej ucieka, jest. Jest, jest, będziesz moją 10. ofiarą, albo 11. Kurczę, nie byłem w stanie policzyć kreseczek, ale zgiń. W każdym bądź razie, dobra. Cholera, Jupiter i helikopterów. Teraz chyba na pełnym przypale już będę musiał to zrobić, ale chyba już powoli. Kończy mi się czas, chyba jeszcze 4 minuty tylko przede mną. Dobra, ej, cicho, nikt mnie tu nie widzi. Oni nie przeskoczą chyba przez ten płot. Dobra, tu się przykitrajmy. Oni będą tutaj biegli. Cholera. Dobra, kreseczki. Ej, pozostałem jeszcze chyba 3 tylko. Jeżeli się nie pomyliłem. Cholera, dobra. Liczę, że nie. Ale co, będę starał się później na górkę nawet zabijać. To znaczy więcej niż potrzeba. Przynajmniej w moim mniemaniu. Dobra, helikopter. Ale może się nie odwróci do mnie. Może faktycznie się uda. Jack the Ripper pozostanie nieuchwytny. O,
Oj, bardzo wątpliwe, bo on tu jest za narożnikiem już. A, ha, ha, dobra. Give me my bitches back. Where are my prostitutes? Jak kurczę, bym musiał szybko rewir zmienić, ale ten rewir póki co okazuje się bardzo obfitować w prostytutki. Dobra, ale to jest mój samochód, tak? Dobra, jeżeli się nie mylę, to na timerze zostały 3 minuty. I 3 zabójstwa. Jeżeli się nie mylę. No, mam nadzieję, że nie, cholera. No dobra, już często to powtarzam. Później sobie w drodze edycji zobaczę. Albo wyjdę na kompletnego kretyna, bo po prostu asekuracyjnie zabiję więcej niż potrzeba. A też czas. Cholera, 5 rano, tam już nie może stać nawet ani jedna. One jeszcze zbierają do domów, teraz właśnie myją uda od ściekającej... Dobra, nieważne od czego. Nie musicie aż znać takich szczegółów, ale... Oj, oj, dobra. Tutaj, przede mną. No nie, już chyba właśnie skończył się czas. Czas pojawiania się prostytutek na ulicach Los Santos. Nie, ty nie jesteś prostytutką. Ty mnie nie interesujesz teraz. A, ej, tam? No może kończy zmiana akurat. Cholera, koleś. Nie, nie, nie. No jeszcze nie robi się wcale tak jasno. No żona jeszcze nie wyczekuje męża w domu. No na pewno jakiś klient by się jeszcze znalazł. No, come on. Tylko 3. Tylko 3 brakują. No chociaż kobieta jakakolwiek. No tak wiele latarni mijam teraz. Tak wiele. O, nie, to nie była ona. To nawet nie był człowiek. To po prostu coś czerwonego, oświetlającego siebie. Samego, w sumie. Czyli pewnie szyld. O, nie, 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 nie. I teraz jak nazwać nawet ani jednej kobiety, żeby mógł później te trzy kolejne zabójstwa podciągnąć po prostu pod działanie pod wpływem impulsu. I tak by to wyroku ewentualnego w sądzie oczywiście nie zmniejszyło, jeżeli by powiązali mój nóż ze wszystkimi zbrodniami. Każde morderstwo wykonane tą samą bronią, jeszcze ja ją trzymam teraz przy sobie, nawet trzymam ją w ręku. I rękawiczek nie miałem do tego nawet. Nie, ale widzicie, serio, nawet kobiety się nie pojawiają, więc... No Kubo, niestety. Ale ten challenge Kubie Rozpraszaczowi nie wyszedł. Przynajmniej jeżeli chodzi o ilość, ale pozostałem nieuchwytny. No, 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 więc... No dobra, to już powiedzmy ty uznaj sam sobie, czy mi się udało, czy nie, ale no zasady pozostają zasadami. 15 nie udało mi się zabić, więc niestety, kochani, challenge... Failed! I ja w tym samym momencie właśnie kończę ten dzisiejszy odcinek, to trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem. Pozdro, cześć, hej!